Jest klaps w tempo. Witam was wszystkich na kanale Jarut. Tutaj jesteśmy na zbrojowni Modlin z Różalem. Dobry. Dzień dobry. Witam wszystkich widzów Jaru i MyMMA. I teraz patrz, szanowni. Nowa brama. Bo stara, patrzcie, jest tam. Jedna część i tutaj. Ogólnie została zerwana przez trąbę powietrzną, jaka tu nas przeszła. No i poleciał w pizdu jak frisbee w las. Tutaj panowie nową nam bramę zbili. Tutaj jest wysoko, takie będzie jak u King Konga. I na górze będą napisy Różalan czy Różalan wita. Chodźcie dalej. Zobaczcie, tu przyjechało takich, wiesz, wolontariuszy z firm, którzy nam pomagają w tym, wiesz, chodzi. Czyli kurwa, no jednak, jednak chyba ten Różal nie jest taki już jeszcze chyba kurwa najgorszy, wiesz, nie? Z tym swoim niewyparzonym ryjem, kurwa, że wiesz, no ta poprawność polityczna, którą ja rucham bez uczucia. Jednak wiesz, no są ludzie, którzy jednak mają to w kutasie, przyjeżdżają i nam pomagają, nie? To jest piękne. Jesteś gotów? Uwaga! Okej, 9,69. No i co? Żadnej dyskwalifikacji, ha, nie? Tak, ale też oszukał, bo stał w stał miejscu, no widziałem. No, ja. Ale ty okay, też! A to zrobiłem tak jak szefunio! No. Jak szefunio! Zlał! Stał na 0,03. Szefunio też w miejscu stał! Jak była paraolimpiada w zeszłym roku chyba, czy dwa lata, nie pamiętam, to złoty medal w pływaniu na plecach zdobył chłopak, który nie miał rąk i nóg. No kurwa, ja z rękoma i nogami nie umiem pływać na plecach, nie? I pamiętajcie, że jestem u Darka. Kierownik budowy, jakby nie było. Miałeś lepszego kierownika budowy? W życiu nie miałem lepszego kierownika budowy. Jest. Nadaje się na to stanowisko. Bardzo dobrze. Dobry jest chłopak. Ale o sekundy, jeżeli chodzi. A ile miałeś? 5 sekund. 5 sekund? Jakoś tam inaczej, ale chyba właśnie koło 1 sekundy. No to ładnie, 5 sekund. Bardzo ładnie. Dobrze było, dobrze było. Dobra. Chyba, że ja strzelam z zakrycia i z przeładowania. Ale to nikt nie każe. Patrz, wiesz co mi się najbardziej podoba? Tu jest ten taki kurwa pistolet na te, na gwoździe. Widzisz? Co? Strzelałeś już z niego? Nie, no ale będę. Kupię sobie, napierdalał we wszystkich. Ale za taki tani nabój, na przykład nabój teraz w Garandzie, te skorpiony 9 mm parabelum kosztują, no tam 95 groszy, nie? A gwóźdź ile kosztuje? 5 groszy? No i powiedziałem dziękuję. I nagrałem taki filmik, w którym powiedziałem, że nie składajcie mi takich propozycji, bo po prostu mnie się nie kupi, nie? No nie. Ja jestem starym, kurwa, hamem, zagiętym. Ja się nie sprzedam, mnie nie kupią. I po prostu, no, są inni zawodnicy, sportowcy. Oni chętnie zawalczą, niech tam idą. A, jest Scarface z Gromdy. O, ten zawodnik. Znam, bardzo lubię. Jest tutaj? Jest. Z wąsikiem takim zakręconym. To musimy go znaleźć. Jechał z kumplem, a kumpel wziął psiaka. No ale wiesz, no moje jak go zobaczyły, no to się zaczęły kotłować. No. I gdzieś psiaka musieli... Cześć, gdzie tu chodzi? Kurczę, no gdzieś poszedł do pracy pewno, bo wiesz, ktoś musi pracować. Jak kierownik musi nadzorować. Przedstawiciel tych, co są przy żłobie, nie? Ciągnął psa za tym. Za samochodem i go zabił, coś został uniewinniony, nie? No jak? No nie, wiesz, to nie, nie. To jeżeli, kurwa, mamy teraz to porównywać, to tak jak zaczynaliśmy rozmowę, jeżeli to ma polegać na tym, to ja nie chcę brać w tym udziału. Nie będę brał w tym udziału. I w kutasie mam, ile mi zaproponują pieniędzy. No co, kupię sobie, od 5 czy 6 lat chodzę w tym samym G-Shocku, tak? Mam motocykl, oczywiście są wspanialsze motocykle, może bym chciał. Ale ten motocykl, który mam, jest, był moim marzeniem. Mam swojego rama, tak? Są fajniejsze ramy, te RX-y, które bym pewno... Raz, ale oddałem ci? A tamte się nie liczy. A jak się nie liczy, ty? A ty mi za drzeworoskim jeszcze pieniądze wisisz. O, właśnie od Scarface'a chlebek dostałem. Musimy go namierzyć zaraz. Tylko, że to jest gluten, nie? No. Ja nie jem gluten. A jednak jest. Rucham gluten. Bez uczucia, słuchajcie. Była rozmowa. Zwykła rozmowa z moją... Masz cały nos teraz w tym... W koksie. Słuchaj. Chcesz zamortyzować upadek, wstrząs? Właśnie, ja nie skaczę, nic nie robię, mam kurwa kopyta, kurwa sztuka. No dobra, ale jakby skakał, to by skakał na ugięte. Po tej 40, naprawdę... 40 to... skończyłeś już? Nie no, ja już w tym roku kończę 45, ty. No ale po 40 to wszystko naprawdę zaczęło, wiesz, nie? Przyjmować inne barwy. I im więcej, to jest, wiesz, ja nie mam takich zaścianek, już nie potrzebuję tego, nie? Naprawdę, nie? Ja to chcę mieć
parę złotych w kieszeni, żeby sobie coś zjeść na mieście, jak jestem głodny, na paliwo do moto czy do samochodu, na kulki, żeby przyjechać, a kulki mam dzięki Garandowi. Bardzo dziękuję, pozdrawiam. W cieniu Bamoro, Pigi i Pepa. Śpią sobie. Najlepiej jak wiesz, ludzie chodzą, one zlatają po lesie i wiesz, tak pierwsze kurwa wiesz, dziwnie, tu nie ma dzików. Nie potrafię sobie wyobrazić chłopaka z zasadami charakternego, kurwa i tak dalej, żeby mógł siedzieć przy tym i nie reagował, wiesz co, nie? I tak jakby to mu, tym uchem wpadało, tym wypadało. No nie, ja sobie nie potrafię i nie mogą sobie, może to jest dla nich łatwiejsze, dla mnie nie. Ale impreza była wczoraj. Było disco banjo, był DJ, był jakiś koncert. Co niektórzy, wspomnienie o imprezie, już tam się cieszą ludzie. Co niektórzy sobie fajnie pobalowali. I było bardzo wesoło, także wiesz, no fajnie, nie? To zrobimy na G klasy, wiesz, nie będzie dużo na G klasy, okej? Okay? Wiesz, remont idzie dobrze. Oczywiście to są każdego indywidualne sprawy. Ja mówię tylko tak o sobie. No nie potrafiłbym siedzieć na jednej ławce przy jednym stole z kurwa z typami, którzy się obrzucają błotem, prują się do siebie, kurwa ubliżają sobie, wiesz, chodzi, nie? Czekajcie do kierownika, cześć. Co tam? Nagrywasz cały czas, tak? No to teraz, żebyś czasami tego nie wykasował. Takie mam pytanie, dlaczego klub motocyklowy przyjechał do mnie na samochodami, nie motocyklami? Przywieźliśmy narzędzia. Mamy cały bagażnik narzędzi, wkrętarki, wyżynarki. Zawsze jest wywód, zawsze jest wywód. Chcesz iść zobaczyć? Możemy zawsze się założyć. O kolejnego rama na przykład. To się nagrywa. Dostałeś rama. Tak, resoraka. No tak, dostałeś rama. Poza tym są i motocykle, jeden samochód. Słuchaj, możesz ram wziąć sobie, jak chcesz. Czy ramę. Ale szybko to robi. No to teraz uważaj, jak ja pierdolę szybko. Nie? Dawaj. Jesteś gotów. Uwaga! Skąd? Tak jest. Uwaga! Okay, 7-12. Jedno C? Chyba jedno C. Zakleję wam tarczy, żebyśmy wszystko widzieli. Zobacz. Ja to jak idę, się boję, żeby się nie potknąć, kurwa. Bo zaraz tam mi chlapnie, przyłożę... Ty ogólnie widziałeś moje palce, nie? No. Ja mam tak zagiętą lewą nogę, nie? Teraz! Kiedyś była tak. Teraz, żeby ja złapać równowagę, to ja ten palec muszę już naprawdę kurczyć, kurwa, nie? Wciśla się na tym złapałem. Stoję sobie w kuchni, coś się, wiesz, i chuj się wyjebę na mordę, nie? A Marta się patrzy tak, ty, a co ty robisz? Kurwa, pady? Kierownik budowy, zobaczcie na to, no takiego kierownika to jeszcze nie było. Wiesz, no dla mnie to jest niezrozumiałe, no ale okej, ja dużo rzeczy nie rozumiem, poza tym jestem koła głupi, tak? No nie mógłbym, no jeżeli inni to robią, bo im to nie przeszkadza lub mają inne priorytety, że muszą, ich sprawa. Kierowniku, słucham, czy jest dobrze? Czy jest dobrze? Wow! Pięknie! Mowa! To spawaj! Mamy tu już, wiesz... Jeszcze taki napis, i żywy stąd nie wyjdzie nic. Nie chodzenie mam problem, bo jak, wiesz, ja mam tak, tam i kurwa chlap jest, nie mam wybicia, nie? I kurwa, co? Nic. No tak, no, dlaczego tutaj Czarek jest? No jadę, a ty też miałeś, kochany. Ja nie, Marcin nie miał. Marcin nie. No dobra, ale... No dobra. Kurwa, i to tu? I ty chcesz ze mną się kurwa przepychać? To nie jest mój. To jest twój! Nie! Mój jest tu, to jest twój, raz. To jest twój, dwa, koleżko. No. To jest twój, trzy. Nie. Proszę cię, Michaś. No. Michaś. Nie. Problem tu jest taki, że oni to chwilę chcą poćwiczyć, złapać jakieś podstawy, a później priorytetem jest narobić szamba gnoju, żebyś był tą osobą rozpoznawalną, zrobił lajki, żeby cię wzięli do fejmu. Jarek, ty wiesz, ja miałem propozycji, żeby kogoś trenować, ile i żeby ktoś przyjeżdżał, że chce, że do fejmu, że tak, żebym go zrobił, że on będzie się znudził pieniędzy, on zapłaci mi na konie, na to. Kurwa, ja tego jakbym zliczył, to ja bym nie znał takiej liczby, nie? No to stary, no nie. Chcesz kupić motocykl? Ja? Nie, no tam dziewczyna mówi. A, dziewczyna, no ona marzy o jakimś. No to daj jej mojego. Dawaj, idziemy. Lecimy, no. Kuba Bielik, co prowadził programy motoryzacyjne, patrz, Szapet, Sander Armor, teraz się odwraca. Widzisz, patrz. Tam jest, tak jest. No. Także jest. Kuba, pomachaj! Pomachaj! Widzisz, jest. No. Żeby zaistnieć w internecie,
to musisz kurwa napierdolić szamba. Musisz napierdolić szamba, obrazić kogoś, wiesz, zwyzywać i tak dalej, robić te tak zwane dymy, tak? No wiesz, no kurwa, dla mnie to jest mega, może temu młodszemu pokoleniu to się mega podoba, nie? Dlatego moje postrzeganie się zmieniło w ten sposób, że no nie podoba mi się, że wykreowany został twór, którego byt jest uzależniony od tego, kto więcej kogo obrzuci szambem, nie? To jest słabe. Ale gdybyś na przykład dostał taką tekę ministra, że jesteś ministrem od praw zwierząt. O kurwa. Co byś zrobił wtedy? No Jarek, no ciężko mi teraz tak na szybko powiedzieć. Przede wszystkim, wiesz, no mnóstwo rzeczy bym pozmieniał. Przede wszystkim zwierzęta zaczęłyby mieć prawa. Nie byłoby tak, że jakiś kurwa jebany zwierodnialec skatuje zwierzę, wyrzuci je, czy gdzieś kurwa ten i dostaje jakiś wyrok w zawiasach, nie? Robił go kurwę do kołchozu i by zapierdalał o kromce suchego chleba i wodzie z kałuży, nie? Nie, ja bym ich nie zabijał, oni by kurwie musieli to odpracowywać, nie? Przede wszystkim bym kurwa milicję kurwa zedukował, bo tak jak widzimy, nie znają praw zwierząt, nie? Te wszystkie interwencje, które można zaobserwować, szczególnie w Fundacji Dios, gdzie ostatnio był taki gnój, że chłopaków pozawijali, tak? Nawet nie wiedzieli za co, nie? Gdzie kurwa... Nawet... że muszę złapać oddech. Aga! Mogę poczęstować ja raz? Pomachaj, będziesz ma MMA. Hej. Działaś? Fajnie. Proszę, częstuję. Dziękuję. A co to, są jakiś bimbarek? Bimbarek po energetyki walisz? No, ma róża. To jest najważniejsze stoisko w całym Różalandzie. No, co tutaj jest? Gdzie? No zobacz, proszę bardzo. 7.20. To jest czyje? Marcinku? Twoje. No. I teraz ja, jako kurwa ten prekursor tego wszystkiego, miałbym skończyć w federacji, kurwa, w której mam siedzieć z jakimś kurwa frajerem, konfidentem, kurwa jakimś cfelem, co kurwa koledze konia wali, czy tam się rucha z trawolami? No kurwa, Jarek, no jak? Powiem wam tak szczerze, no ktoś by pomyślał sobie, no chuj, kilka desek, blacha i chuj, nie? I dwa blaszaki, czy tam trzy. No nie, to jest kurwa majątek. Powiem wam, że to tyle kosztuje, plus do utrzymania zwierząt, jak chodzi o pieniądze, no to jest... Gdyby tego nie było, bylibyśmy milionerami, nie? I może by tu miał kurwa lotnisko helikoptera, no ale... Ale nie ma. Ale nie ma. I teraz tak. Drugie, taki wiesz, patrz, na przykład ja wygrywam walkę, nie? No i mam hajs, tak? A w tym czasie na przykład ratujemy zwierzęta. Ludzie chcą nam pomagać w ratowaniu zwierząt. Sami się, wiesz, gdzie wpłacić i tak dalej. I taki, no ja zmieniam auto, a w tym czasie robimy zbiórkę. O, pa, robi zbiórkę, żeby sobie auto wymienić, wiesz, nie? Nie podoba mi się to i nigdy mi się nie podobało, że założeniem tego przedsięwzięcia i tych przedsięwzięć stało się robienie kurwa totalnego kurwa szamba i gówna. Obrzucanie się błotem, ty kurwo, cfelu, pedale, frajerze i tak dalej, nie? Po czym kończy się konferencja, oni przechodzą koło siebie, łuby pospuszczane. Płacenie zawodnikom, żeby narobić gówna jeszcze większego. Oczywiście zaraz będzie, że oni tego nie robią, wiesz, to dalej. No robią to, bo wiem, bo rozmawiam z ludźmi, którzy to robili, tak? Kto? Nieważne, kurwa, ważne, że wyschły, nie? No i mówi, dobrze. No co, no, przecież nie ma rywalizacji, Michał. Nie ma. No tylko trening jest, nie? Ale a wiesz co jest najgorsze? Że to ja go to przyciągnąłem i ja go zacząłem uczyć wszystkiego. Mi nie chodzi o to na przykład, żeby nagle wszyscy z abstychnięciem palcy zostali weganami, wegetarianami, tak? Ludzie jedli mięso, jedzą mięso i będą jedli mięso. I to jest, wiesz, nie do zmiany. Ja bym chciał, żeby zwierzęta były nieumęczane, nie cierpiały. To jest taki, wiesz, no taki, taka moja iluzja, wiesz, nie? Że rodzi się zwierzę, które w założeniu ma zapisane, że umrze i zostanie zjedzone. Okej, okay. Życie za życie, nie? Ale niech żyje, wiesz, godnie, tak? Na pewno bym polikwidował cały przemysł futrzarski, nie? Bo nikt mi nie wytłumaczy, że w XXI wieku hodowanie zwierząt na futra z założeniem, że umrze i zostanie oskurowane, żeby futro, jest normalne, nie? No ale oczywiście, wiesz, no ja jestem głupi i mogę się mylić. Sądzisz, że się mylisz? Nie. Ty mówisz, że mi się trochę zmienił światopogląd na tym. No to okej, okay. Tak. Nie lubię tego przez to, o czym gadamy, tak? Zakurwia mi to strasznie. Ale teraz zapytaj tych innych, którzy gdy się pojawią, jakim prawem oni nazywają się MMA, w kurwa pedały, to, bleble.
Wiesz, nie, tak patrząc z perspektywy czasu, to mi to nie przeszkadza. Nawet bym tam zawalczył oczywiście walkę sportową. To teraz tak jak kiedyś friki były w sporcie, to teraz sport jest tam we frikach? Są te takie, kurwa, jak to się nazywa? Jak to się nazywa? Zapominam. To długie takie poziomice elektroniczne. Co do 0, tam iluś tam, wiesz, mini nano nakro tegują, nie? To wiesz, jak... Zresztą ty się nie znasz, co ja ci wytłumaczę. Ale ty się znasz pewnie. Ja się znam. No, kierownik budowy w końcu. Patrz, a wiesz co to jest w ogóle to? No co to jest, kierowniku? Nie, poczekajcie. To jest laser. Laser. Jak do mierzenia. Wojna? Do mierzenia. Wstajesz i mierzysz, nie? No. 9,53. A dobrze. No dobrze, cieszę się. No i teraz było w ruchu, poszedł czy nie? Było pięknie. Było w ruchu, no. Na ruchu do tarcz możesz jeszcze bardziej przyspieszyć ten ruch. Żeby te przeniesienia były, wiesz, pach, to przejście, żeby było takie. Bo tutaj znowu było bardzo blisko tego kąta, jeszcze już zwolniłeś. Ja normalnie wyciągam klam od tego. Proszę, ale na co dzień tak nie nosisz, a miałeś się uczyć jak nosisz, ej. Ale jest rywalizacja. Może chcesz CZ-kę? To chcę? CZ-kę. CZ-ka jest, wiesz do kogo. Dla Michała. Nie ma, ja bym chciał, żeby Breivika wypuścili i żeby przyjechał do Polski, poszedł na wiejską. No. I ty zawsze musisz powiedzieć coś na koniec, takiego, że później będę się przez tydzień zastanawiał, kiedy YouTube zrobi puk, puk, Jaru, znowu na odpierdalałeś. No niestety, taki jestem. Ktoś musi być takim debilem. A te białe to kto strzelił? Przecież nie. No wiadomo, że nie ty. Dobrze. To jest też tam folio? Grać. Yeah. To jest trans folio. Czujesz się takim ambasadorem praw zwierząt w Polsce? Czuję się kierownikiem budowy. Ramirand dał nam wielki agregat prądotwórczy, żebyśmy nie musieli rachunków płacić. Także no to jest to, nie? Ale pozamiatałeś na koniec, gość. To akurat nie, tego akurat nie będziemy wycinać.